Witam na moim kanale Life Balance. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować malinową chmurkę w wersji bezglutenowej. Ten pyszny, malinowy i puszysty deser wcale nie jest taki skomplikowany w wykonaniu, a tutaj Wam przedstawię krok po kroku, jak go przygotować, więc zapraszam. Będziemy zaczynać od przygotowania składników. Wszystkie składniki oczywiście znajdziecie na moim blogu www.lifebalance.pl. W opisie znajdziecie link do strony tam ze wszystkimi składnikami, więc nie będę tutaj przedłużać, tylko pokazuję, w jaki sposób go wykonać. Więc zaczynamy od pokrojonego zimnego masła, które wkładam do naczynia. Przesiewam mąki, dodaję cukier puder, dodaję proszek do pieczenia. To wszystko możemy w rękach rozetrzeć, ale ja tutaj sobie pomagam mikserem, więc rozcieram mikserem i jak już powstaje taka mniej więcej kruszonka, dodaję żółtka. Ciasto formuję w kulkę i będę zamieszczała w zamrażalce na mniej więcej godzinę. Po tym czasie ciasto ścieram na tarce i formuję tak, żeby było równomiernie roztarte na blaszce. Nakuwam później widelcem i w temperaturze 180 stopni góra-dół piekę przez mniej więcej 15-18 minut i wyciągam od razu do wystudzenia. Kolejnym krokiem to jest przygotowanie bezy, więc białka ubiłam na sztywno. Teraz sobie tutaj pokazuję tutaj, że sprawdzam, że one są na pewno ubite na sztywno. Następnie dodaję cukier łyżka po łyżce i za każdym razem dokładnie ubijam, tak żeby rozetrzeć cukier. To trwa dość długo, więc bądźmy cierpliwi, zróbmy to dobrze. Tak, żeby ta piana była taka szklista i puszysta. Następnie dodaję mąkę ziemniaczaną i ubijam tak, aby połączyły się składniki. I tak przygotowaną masę rozkładam w formie na papierze do pieczenia. Rozcieram tak, żeby powierzchnia była gładka. A na samą górę posypuję płatkami migdałowymi. Do piekarnika nagrzanego na 150 stopni góra-dół wkładam tak przygotowaną bezę i zaraz po ułożeniu zmieniam temperaturę na 110 stopni i tak piekę przez 2 godziny. Po tym czasie zostawiam bezę do całkowitego wystygnięcia w piekarniku. Następnie przechodzimy do rozpuszczenia galaretek i dodania malin. Jeżeli mamy mrożone maliny, no to się wcale nie przejmujemy niczym, tylko po prostu pamiętajmy o tym, że galaretka szybciej stężeje. Na kruchy, wystudzony blat wylewam już stężejące galaretki z malinami i odstawiam do lodówki. Następnym krokiem jest przygotowanie kremu śmietanowego. Pierwszym elementem będzie rozpuszczenie żelatyny w wrzącej wodzie. Żelatynę musimy dobrze wymieszać, tak żeby ona się całkowicie rozpuściła i wystygła. Natomiast kolejnym elementem to będzie ubicie śmietany, mascarpone, dodanie do tego cukru pudru, ekstraktu z wanilii i ubicie tak, żeby już mniej więcej złapać dobrą konsystencję ubitej śmietany. I ostatnim krokiem jest dodanie już ostudzonej, rozpuszczonej żelatyny. I taką masę śmietanową wylewamy na stężoną galaretkę. Rozprowadzamy równomiernie i wkładamy do lodówki. Upieczoną, wystudzoną
Bezę zdejmuję z papieru do pieczenia, jak widać jest świetnie wysuszona, świetnie odchodzi od papieru do pieczenia. Ostatnim elementem jest nałożenie bezy na masę śmietanową i możemy tak naprawdę delektować się pysznym, soczystym, malinowym deserem, który naprawdę sprawdzi się na każdą okazję. Dziękuję serdecznie za oglądnięcie filmu, zapraszam na inne moje wideo i polecam tą pyszną malinową chmurkę w wersji bezglutenowej. Dziękuję, pa pa!